nie tylko święto województwa, 25 lat samorządu województwa lubuskiego, ale również święto musujących win. Druga odsłona, jak widać, mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z takich spotkań. Dla nas to jest również okazja do budowania naszej marki Lubuskie Warte Zachodu, budowania naszej tożsamości, integrowania regionu lubuskiego. Chcemy być bliżej mieszkańców. Można wymieniać dużo tych sukcesów w zakresie inwestycji. To na pewno budowa mostu w Milsku, która połączyła nasz region, ale wygrywa zawsze w takich rankingach Estrójka. Ale też naszą Estrójką w zakresie inwestowania w kapitał ludzki to jest kierunek lekarski Uniwersytetu Zielonogórskiego. No i sam Uniwersytet Zielonogórski, który w tym 25-leciu powstał. Krosno-Odrzańskie dla mnie jest najważniejszym miastem, bo leży w moim sercu. Ja tutaj przemieszkałem całe życie, ale najważniejsze jest to, że dzisiaj mamy swoją markę. Mamy swoją markę. Krosno-Odrzańskie dzisiaj jest miejscem na tyle przyjaznym, że przyjeżdżają do nas na drugi festiwal wina musującego masę gości z zewnątrz, a przy okazji festiwal, który przyciąga ludzi, którzy wezmą udział właśnie w Święcie Województwa Lubuskiego. Myślę, że też Święto Województwa Lubuskiego dzisiaj też jest marką samą dla siebie, dlatego że Pascal Brodnicki w Krośnie-Odrzańskim, Phil, to są gwiazdy, myślę, że takiego nawet światowego wymiaru. I warto o tym mówić. Staliśmy się miejscem destynacji nie tylko turystów, ale też ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby coś zobaczyć, czego w innym miejscu po prostu nie ma. Przed chwilą rozmawiałem z ludźmi, którzy przyjechali tutaj ze Szczecina, z Warszawy, z Jasła nad Wisłokiem, więc tak naprawdę mamy tu dzisiaj całą Polskę i na dniu województwa lubuskiego i na drugim festiwalu wina musującego. A to pokazuje, że moje miasto kwitnie, a to jest nic piękniejszego dla burmistrza nie może być, jak właśnie wiedzieć, że ludzie przyjechali tutaj dla tego miasta, dla tego miejsca, dla lubuskiego.